Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Dom Kultury w Rawiczu, a będącym częścią cyklu Wielkie Miasta. W naszych podróżach po metropoliach całego świata zawitamy dziś do pewnego kraju, który w XIX wieku był dwukrotnie cesarstwem, a dziś jest republiką. Ale to nie chodzi o Francję. Swego czasu przywódca tego kraju nosił imię Benito, ale nie chodzi tu o Włochy. Na początku XX wieku w owym kraju wybuchła rewolucja, ale nie chodzi tu wcale o Rosję. Zaś w latach międzywojennych toczyła się w tym kraju krwawa wojna domowa. I nie chodzi tu wcale o Hiszpanię. Ten kraj i jego stolica, która jest największym miastem całego kontynentu, to Meksyk, a jego stolica to także Meksyk. Ta olbrzymia aglomeracja dziś liczy sobie około 20 900 000 mieszkańców, a więc prawie 21 milionów i jest większa nawet od Nowego Jorku, znajdującego się na terenie USA, północnego sąsiada Meksyku. Bo pamiętajmy, że Meksyk to państwo, mimo że hiszpańskojęzyczne i wiążące się kulturowo z takimi krajami jak Argentyna, Chile albo Kolumbia, to państwo leży w Ameryce Północnej. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się tak, że teren, na którym dziś znajduje się stolica Meksyku, miasto Meksyk, zostało zasiedlone przez plemię Azteków. Aztekowie pojawili się na przełomie XIII i XIV wieku. Podstawą gospodarki była uprawa kukurydzy. Ostatecznie udało im się podporządkować sobie znaczną liczbę ludności. Imperium Azteków zajmowało teren od jednego oceanu do drugiego, przekraczający połowę dzisiejszej Polski, a zamieszkały przez kilka milionów ludzi. W tym miejscu, w którym dziś znajduje się stolica państwa Meksyk, Aztekowie utworzyli własną stolicę, własne miasto, Tenochtitlan. Doszło do tego w ten sposób, że podróżujący po południowej części kontynentu północnoamerykańskiego Aztekowie, zgodnie z pradawną legendą, zatrzymali się w miejscu, w którym orzeł trzymał w dziobie grzechotnika. Siedział przy tym na opuncji. Dzisiaj znamy ten obraz przede wszystkim jako herb Meksyku i widocznie jest także wizerunek tego ptaka trzymającego węża w dziobie na fladze Meksyku. Wtedy podobno taka scena doprowadziła do powstania miasta Tenochtitlan. Miasto liczyło sobie na początku XVI wieku kilkaset tysięcy mieszkańców. Było już wtedy oczywiście wielką metropolią na warunki ówczesnego świata, zwłaszcza jeśli porównamy to z ówczesnymi miastami europejskimi. Teren był dość bagnisty, ponieważ miasto zostało wybudowane na wyspie, na olbrzymim jeziorze Texcoco. Do miasta prowadziły groble w liczbie 3 i w ten sposób istniało połączenie z lądem stałym. I oto w 1519 roku, kilkadziesiąt lat po wyprawie Kolumba, przybywają na te tereny
hiszpańscy konkwistadorzy. Pod wodzą Hernana Cortesa najpierw witani są dość przychylnie przez Azteków, ale potem okazuje się, że interesy są zupełnie rozbieżne i dochodzi do krwawych walk. Ostatecznie na początku lat 20. XVI wieku Imperium Azteckie zostaje w całości podporządkowane Hiszpanom. Miasto zostaje zburzone, piramidy, na których składano ofiary z ludzi, zostają zniszczone. Cały teren otrzymuje nazwę Nowa Hiszpania, a nowe miasto, które tam zostaje założone, będzie się nazywać Meksykiem. Jedną podobno z przyczyn porażek Azteków w wojnie z Hiszpanami było to, że próbowali stosować reguły walki, które były dla nich typowe. Od końca średniowiecza toczyli bowiem z innymi plemionami walki zwane wojnami kwietnymi. Zawsze wiosną, aby przebłagać bóstwa, by zrosiły obficie ziemię deszczem. Indianie północnoamerykańscy walczyli ze sobą, ale tak, aby nie zabić przeciwnika, ale wziąć jak największą liczbę jeńców. Po co? To dość okrutne. Po to, aby złożyć ich żywcem w ofierze bogom i w ten sposób zapewnić sobie przychylność, a przede wszystkim obfite opady umożliwiające potem bogate plony. Walcząc z Hiszpanami, nie sądzili, że Hiszpanie będą prowadzić te wojny na śmierć i życie i będą zabijać Azteków. Tak więc miasto Meksyk rozpoczęło swoją nową historię w nowej szacie, w nowej nazwie na początku XVII wieku. Jednak przekleństwo dało o sobie znać. Tu widzimy akurat obraz prezentujący nam najazd konkwistadorów i widzimy owe groble. A na początku XVII wieku okazało się, że bardzo bagnisty teren, ponieważ Hiszpanie zasypywali wyspy, starali się osuszyć jezioro, bardzo bagnisty teren doprowadzał do klęsk żywiołowych. Nieustające powodzie, podtopienia, osuwanie się gruntów spowodowały, że nawet przez jakiś czas zastanawiano się, czy w ogóle warto w tym miejscu utrzymywać aglomerację i czy warto tutaj mieszkać. Jednak ostatecznie miasto przetrwało i w XVIII wieku stało się jednym z centrów architektonicznego baroku w Nowym Świecie, na zachodniej półkuli. Bo oto wzorce architektury europejskiej, przede wszystkim oczywiście hiszpańskiej, zostały przeniesione na tamte tereny. Powstała, budowana zresztą przez 300 lat, katedra w mieście Meksyk. Wspaniała katedra, do budowy której wykorzystano podobno jako budulec kamienie z rozebranych azteckich piramid. Dzisiaj znajdująca się na centralnym placu Meksyku katedra liczy sobie 100 metrów długości. Stale osiada, ponieważ właśnie ten grunt jest nie do końca stabilny. Widzimy teraz właśnie obraz tej katedry. Proszę zwrócić uwagę, że po prawej stronie, w głębi, prostopadle do katedry, przy kolejnej pierzei placu, stoi inny interesujący budynek. Ten budynek to Palacio Nacional, czyli Pałac Narodowy, siedziba dzisiaj władz Meksyku. Nad jej wejściem zawieszony jest dzwon, w który uderzał ksiądz Miguel Hidalgo, ogłaszający wybuch powstania narodowego przeciwko Hiszpanom na początku XIX wieku. Ten dzwon jest ważną relikwią narodową dla wszystkich Meksykanów, a jak powtórzę, plac, przy którym stoi i Pałac Narodowy, i katedra, to jeden z największych placów na świecie, liczący sobie prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych.
Meksyk po uniezależnieniu się od Hiszpanii w latach 20. XIX stulecia ogłosił się cesarstwem, które potem zostało przekształcone w republikę. Ale w latach 60. część elit meksykańskich znowu podjęła próbę powołania cesarstwa u siebie w kraju i mimo wygranych wyborów prezydenckich przez pochodzącego z indiańskiej rodziny prawnika Benita Juareza ogłoszono cesarzem Maksymiliana I, rodzonego brata cesarza austro-węgierskiego Franciszka Józefa. Epizod drugiego cesarstwa w Meksyku skończył się tragicznie, przede wszystkim właśnie dla cesarza Maksymiliana. Po kilku latach cesarstwo upadło, republikanie wygrali, a cesarz Maksymilian został rozstrzelany. Te dramatyczne chwile upamiętnia słynny obraz autorstwa Francuza Edouarda Manet, przedstawiający właśnie scenę egzekucji cesarza Maksymiliana I Habsburga. Benito Juárez to ważna postać w historii Meksyku, a jego imię nieprzypadkowo nosił włoski dyktator żyjący niemal 100 lat później, czyli Benito Mussolini. Ponieważ ojciec Mussoliniego, włoski Kowal, był wielkim zwolennikiem republikanizmu i wielbicielem historii Meksyku, a więc synowi nadał takie imię, które mu się wyjątkowo dobrze kojarzyło. Jego syn przerósł, jeśli tak można powiedzieć, swoją sławą meksykańskiego poprzednika. Po tych wszystkich wielkich emocjach posłuchajmy przez chwilę utworu muzycznego. Utworu, który nazywa się Granada, ale jest związany z miastem Meksyk. W jaki sposób? O tym opowiem za chwilę. Zapraszam do posłuchania. Śpiewa koreański tenor, bo zupełnie niedawno przebywaliśmy z wizytą w Korei i podziwialiśmy tamtejsze zabytki. Granada, parola cantada, en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Rosa de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tú tienes tan llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Y Granada, tú tierra estallera de lindas mujeres de sangre y de autorem owej pieśni sławiącej uroki Granady i zwłaszcza mieszkanek tego hiszpańskiego miasta jest kompozytor, który nazywał się Ángel Agustín María Carlo Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. W skrócie nazywamy go po prostu Agustín Lara i pod takim imieniem i nazwiskiem mogą Państwo poszukać jego sylwetki w leksykonach i encyklopediach. To charakterystyczne dla Meksyku, że nosił aż tak wiele imion, w tym tak rozbudowane jak Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, czyli Alfons od Świętego Serca Jezusa.
To typowe właśnie dla tego kraju, że dzieciom nadaje się tak dużą liczbę imion. Agustín Lara był meksykańskim kompozytorem, który napisał około 700 piosenek. Oto w latach 30. napisał piosenkę Granada, zarówno słowa, jak i muzykę. Opiewał tam uroki hiszpańskiego miasta w Andaluzji, na południu Hiszpanii, ale nie widział tego miasta ani wtedy, ani jeszcze przez wiele, wiele późniejszych lat. Dopiero jakieś 30 lat potem wybrał się w podróż do Hiszpanii i docenił wspaniałości hiszpańskiej Granady. A jakie wspaniałości możemy podziwiać w stolicy państwa Meksyk, w mieście Meksyk? To przede wszystkim Chinampa, czyli pływające ogrody, bardzo charakterystyczne, zwłaszcza dla drugiej połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery. Zakładanie ogrodów na podmokłych terenach, na jeziorach, w ramach sztucznie usypanych wysepek. Dziś oczywiście jest to tylko atrakcja turystyczna i łódkami o nazwie Trajineros możemy poruszać się po owych kanałach, podziwiając te pozostałości. Tu widzimy taki przykład właśnie owych łódek Trajineros, a szczególnie dużo tych chinampas, tych pływających ogrodów, będzie w dzielnicy miasta Meksyk, która nazywa się Xochimilco. Jeżeli chodzi o budynki, to była już mowa o wspaniałościach hiszpańsko-meksykańskiego baroku, czyli budynkach w centrum miasta, ale znajdujemy tam też obiekty architektoniczne z XX wieku. Oto Palacio de Bellas Artes, czyli Pałac Sztuk Pięknych. Budowę rozpoczęto w 1904 roku i kontynuowano przez następne 30 lecia. Styl tego budynku, jakże niezwykłego, jak widać chociażby na tym zdjęciu, związanego z bardzo różnymi epokami w historii budownictwa. Ten styl nazywa się z francuska Beaux-Arts i oznacza właśnie sztuki piękne. Dzisiaj w tym budynku mieści się zarówno teatr operowy, jak i muzeum. I jeśli już o muzeach mowa, to jeszcze jeden bardzo ważny i bardzo niezwykły budynek, a mianowicie Museo Nacional de Antropología, czyli Narodowe Muzeum Antropologiczne. To jest bardzo współczesny budynek i on absolutnie nie przypomina Pałacu Sztuk Pięknych. Można by powiedzieć, że architektonicznie jest wręcz na jego antypodach. Bardzo surowy, bardzo ascetyczny, bez żadnych zdobień i niezwykłych detali, o bardzo prostych formach, z reguły prostopadłościennych, już od samego wejścia zresztą robiący niezwykłe wrażenie na zwiedzających, ponieważ olbrzymi dach, który przykrywa właśnie taras będący wejściem do budynku, ten olbrzymi dach wsparty jest na jednej tylko kolumnie, na której z kolei mamy wyobrażone jako płaskorzeźby ważne symbole z dziejów Meksyku, przede wszystkim z dziejów jego kultury prekolumbijskiej, a więc z czasów przed przybyciem Hernana Cortesa i konkwistadorów z Europy. Dlatego, że właśnie w tym muzeum antropologicznym, przypomnijmy jego nazwę, mamy zaprezentowane główne kultury znajdujące się na terenie dzisiejszej Republiki Meksyku. Nie tylko kulturę aztecką. I tam właśnie możemy zapoznać się z artefaktami i historią tego wszystkiego, co działo się do końca XV wieku, a więc w czasach, o których my jako Europejczycy nie mamy pojęcia na tamtym terenie, bo pierwsi Europejczycy pojawili się dopiero w czasach Kolumba, po roku 1492. Kończąc dzisiejsze spotkanie i zapraszając Państwa, mam nadzieję, na
udane i dalekie letnie wyprawy. Chce się pożegnać widokiem 24-tonowego dysku. Dysku zwanego kamieniem słońca albo kalendarzem Azteków. Ten dysk także znajduje się w Muzeum Antropologicznym w stolicy Meksyku. Zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkania, a teraz przed rozpoczęciem letniej kanikuły życzę wielu wspaniałych wrażeń, wielu interesujących wycieczek po bardzo ciekawych miejscach. Może w niektórych przypadkach tych miejscach, o których opowiadałem Państwu w dotychczasowych naszych programach. Do zobaczenia, do usłyszenia już po wakacjach.